Hej, witam Was serdecznie, z tej strony Hallak, słuchajcie moi drodzy, serwer testowy już jest, więc pora na trochę newsów odnośnie niego, w tym będzie o pancerzach, bo te pancerze są bardzo, bardzo ważne, będziemy robili 15 na 15 także ściągajcie serwer testowy sobie, w środku przyszłego tygodnia zrobimy na pewno ten czołg, czyli IS-2-2 kontra IS-3, zobaczymy jak sobie poradzi i prosiliście tam o zestawienie... St dwójki z naszym 60TP, także te czołgi miejcie po prostu w garażu, nie sprzedajcie ich na testowym. Nie wiem, może we wtorek, może w środę, zrobimy sobie po prostu 15 na 15. Zobaczymy, jak to pójdzie. A w tym newsie, chociaż tych newsów dzisiaj pewnie będzie więcej odnośnie serwera testowego, ale w tym chciałem wam pokazać pancerz. No bo jak będziemy grać, to ważne, żebyście wiedzieli, jak ten pancerz wygląda. Otóż to jest pierwszy czołg, czyli IS 2.2 ma on inny pancerz niż normalny Is, tak? A więc po pierwsze jest tutaj stokowa wieża teraz. Jak widzicie, 215 około tutaj. Garnków za bardzo nie widać. Co prawda, u góry jest 25 mm. To jest dosyć ważna informacja, że tu jest tak cienka blacha na dachu. No i tu mamy 95 na ten garnek. Jeżeli uda Wam się tu wstrzelić, to praktycznie każdy kaliber powinien wchodzić. Pancerz ten 110 mm. No na ósemce. Zobaczymy, trzeba będzie przetestować, czy daje radę. Tutaj ten wizjer 220, belka tutaj 220 i dół 155. Można się całkiem nieźle oszukać, ponieważ wygląda na to, że w wielu sytuacjach, zwłaszcza jeżeli troszeczkę wyżej będziemy albo bardzo blisko tego czołgu, to lepiej przebijać tą płytę niż strzelać w tą płytę. Pamiętajcie o tym. No i teraz bok. Bok 90 mm, ta wieża jest z przodu, czyli dosyć skrapa 90. No nada się oczywiście, aczkolwiek pamiętajcie, że to nie będzie takie hopsiub. Wieża z boku 100 mm, i tu mamy jeszcze jakiś taki przedziwny pancerz w tym miejscu i tu jest 135. No, tutaj powinno wchodzić, czyli jeżeli ten czołg się tak skontuje troszeczkę, to. O, kurczę, no niby będzie odbijał. Dobra, zobaczymy teraz inną wieżę. Czekajcie, zobaczmy wieżę tą. Proszę bardzo, zupełnie inna już konstrukcja. Bardzo duża przerwa 150 mm pancerz, ale z przodu więcej już widzę 180. No, ogromna przerwa, wręcz powiedziałbym, tutaj. Hmm. Yy, I wygląda na garnek. Garnek 100 mm, więc przynajmniej z bliskiej odległości będzie dosyć łatwo tutaj się wbić. 100 mm na garnku i to takim dosyć widocznym. Zaraz to sprawdzimy jeszcze na normalnym. U góry już niestety 52. No i tutaj mamy już ząk. Czyli tylko jak ktoś wyskoczy na stokowej wieży, to możemy w dach walić, bo normalnie tutaj 152 to zasada trzech kalibrów nie zadziała. No i tutaj kadłub się oczywiście nie zmienia, ale chciałbym jeszcze zobaczyć na modelu 3D, jak wygląda. Czekajcie, jak wygląda ten garnek. Ach, tu jest zwykła wieża. Dobra, czyli tutaj chcemy wieżę drugą. I model 3D. Hmm. No widać to. Dosyć, jak na ruskie wieże, to wydaje mi się, że ten garnek dosyć mocno widać. Także prawdopodobnie, jeżeli będzie wieże pokazywał, no to tutaj ten WixPod spokojnie zadziała. Rzeczywiście przerwa pod spodem dosyć duża. No i pod wieże też może będzie wchodzić. Dzisiaj na serwerze testowym, na streamie zrobimy sobie... Po prostu testy tego pancerza. Zobaczymy, czy pociski łatwo wchodzą pod wieżę, czy też nie. Ok, tutaj na szczęście nie ma żadnego paska gąsienicy, chyba, bo tak to by był jeszcze dodatkowy pancerz. Ok, zobaczmy sobie kolejny czołg. A kolejnym czołgiem jest oczywiście I strójka. z dopiskiem 2. Najpierw na normalnej wieży. Okej, okay, więc to jest wieża stokowa. Już z przodu widać, co prawda, konstrukcja dosyć ciekawa, bo nie jest tak obła jak te radzieckie. No, ale 220 pancerza ma, pod spodem 230 pancerza ma. Przypominam, 9 tier to jest. Nie sugerujcie się tym, że to jest IS-3. To jest IS-3, kadłub PISA-3. Tak naprawdę, zobaczmy tutaj, 145. Łola Boga. No, powiem szczerze, że 145 w tym miejscu to jest całkiem niezły pancerz. Dodatkowo, tutaj 120, ale to jest też dosyć ciekawie skontowane. I zobaczmy, jak wygląda kadłub, czyli wyłączmy pancerz warstwowy. O, właśnie, no widzicie co tutaj jest, tak? 80 mm pod takim kątem, za gąsienicami jest 90. Tutaj góra 52 mm. No i niby garnek jest 80. O! Dobra. Słuchajcie, to weźmy podwozie jeszcze. Wyłączmy, żeby dobrze było ten kadłub. No kadłub wygląda w ten sposób. Czyli standardowo pancerza warstwowego troszeczkę tutaj. I tu mamy 90, tu mamy 80. Ale z przodu tu 145 mm. Pancerz. No tu może. Może to odbijać rzeczywiście dosyć mocno. E, jeszcze weźmy sobie tu. No, o, tu 200, to, to, to będzie za 0 wchodziła. E, chciałbym zobaczyć teraz, jak wygląda ten garnek. Tylko, że na wieży stokowej mało kto będzie grał. Pamiętajcie to. No, wystaje troszeczkę. Z bliskiej odległości pewnie będzie łatwo się tutaj wbić. Zobaczmy teraz. Oczywiście wieżę normalną. Jak to się zmieni? No, tu już nie ma za bardzo. Niby coś tu jest. 100 mm, ale nie ma. Ok, z przodu 280 pancerz. Pod spodem 280. Wow. No, na tej wieży to będzie. To już będzie trudno go bardzo przebić. Kadłub oczywiście się nie zmienia. Tu 55 tutaj. 145. No, ale wieża rzeczywiście ta jest lepsza. No, tu już będzie trudno przebić, niestety. Dobra, sprawdźmy sobie ST2 jeszcze. I ST2 to oczywiście tylko jedna wieża, bo to dziesiąty poziom, i mamy taki czołg. Właściwie to tu pancerz jest 180 mm, więc na pewno. No, jak na 10 poziom, to to jest Wixpot i to duży Wixpot. Kurczę, ta dziewiątka wygląda całkiem przyzwoicie. Tutaj mamy 150, no to to na pewno będzie dingało. W tym miejscu 205. No więc ewidentnie tu jest weak spot. No i wieża. Wieża pod spodem, uwaga, 280. Tutaj 300, 300, 300, dobra. Góra nas interesuje, stówka. To i tak się tu nie wbijemy. No i to, 190 mm, czyli ewidentnie u x pod tutaj u góry, chociaż pamiętajcie, że te 190 to nie jest prosty garnek, tylko to jest pod takim kątem, więc kurczę, trzeba by było naprawdę nieźle się tutaj władować czymś, żeby to, żeby to przebić. No. Wygląda na to, że zdecydowanie te 180 tutaj najbardziej łakomym jest kąskiem. Z boku pancerz, bo to jest ważne, ta płyta 155 to też będzie dingało jak szalone. No i z boku 140, czyli do side-scrapa czołg dosyć dobry, a pod gąsienicami 140 też. Wyłączmy sobie te gąsienice. No tak, na całej długości 140, czyli z boku walimy. Tu wieża 160, mocno opancerzony czołg, mocno opancerzony. Ciekawe, czy tutaj pod takim kątem będzie to wchodziło. Porównam to do ST1, poczekajcie. I jest ST1. Zróbmy tą wieżę najlepszą. I popatrzmy. No, po prostu tam jest wieża rozsunięta na boki troszeczkę, bo dwa działa muszą być. Tutaj 250, pod spodem 270. Czyli nowy czołk ma lepszy pancerz. A tu 200. O. Ale za to nieskontowane tak jak tutaj. Zobaczcie, tu jest 190, ale jest o wiele bardziej skontowane. No, pod spodem 280. Zobaczmy tutaj co mamy. Tu mamy 150, tutaj 200, a tu 160. No, jeżeli chodzi o wieżę, to chyba trudniej będzie przebić nowy czołg. Tak mi się wydaje, że tutaj, żeby weszło, to już będzie musiała penetracja być dosyć spora. Aczkolwiek jest to dosyć duże, prawda? Możemy jeszcze sobie zerknąć na model 3DO w ten sposób. No, trzeba będzie się próbować tutaj wbić, bo prawdopodobnie pod. No, trzeba będzie próbować tutaj wbić, bo prawdopodobnie. No, zobaczymy. No, trzeba będzie próbować tutaj się wbić. No, prawdopodobnie jest... będzie trzeba idealnie w to celować, żeby w ogóle <laughs> przebić. No, jeżeli będziemy mieli czołg niższy, <laughs> to będzie bardzo duży problem. Bardzo duży. Także zostaje nam jednak to miejsce. No, i może tu coś będzie wchodziło? Zobaczymy. Dobra, to tyle. Chciałem Wam tylko pokazać mniej więcej, jak te pancerze wyglądają, bo nie na każdej stronie to jest dostępne. Żegnam się z Wami do usprzenia.